Dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i dziś widzimy się z kolejną w ostatnim czasie premierową gierką. Cult of the Lamp, kult jagnięcia. Gierka, w którym, chciałem w sumie, w której powinienem powiedzieć, będziemy tytułowym jagnięciem, lubiącym kult. Ale co więcej, co będzie się działo, jakie tajemnice skrywa ta gra, czym jest ta gra, postaram się wam dzisiaj pokazać, a póki co nie przedłużając, play new save i zobaczcie, jaka piękna jest fabułka. Przy czym od razu będę tłumaczył, bo nie ma wszystkiego. Chwała jagnięciu, przewodnikowi wielkiej mocy, obiecanemu wyzwolicielowi, temu, który czeka. Jednak zwierzę ofiarne... dobra, nie byłem w stanie trochę przetłumaczyć, za szybko też uciekło, wybaczcie. Chciałem to przetłumaczyć, ale tak, mniej więcej taki początek. I oto i my. Jesteśmy po prostu jagnięciem, który jest w łachmanach i w łańcuchach. Prowadzony na rzeź, po prostu jagnie ofiarne. Jak owieczki na rzeź, czy baranki, nie pamiętam, jak to było. Ja ogólnie wiem, że wiele osób może mówić, że to jest owieczka, baranek czy coś, ale lamp, pamiętajcie, to jest jagnie. Dlatego też będę w ten sposób to nazywał. No i jesteśmy. Musimy tu teraz stanąć i przytrzymać, aby klęknąć do bycia poświęceniem. Przed nami spoczywa ostatni ze swego gatunku. Wszyscy pozostali zostali upolowani i doprowadzeni do ostrza. Z tą ostateczną ofiarą przepowiednia nigdy się nie spełni. Eretyk, który leży związany czy tam skrępowany pod nami, będzie skazany na wieczne uwięzienie. A stara wiara przetrwa. No i cóż, chyba coś nam się nie udało, gdyż w tym oto momencie giniemy. Okej, dobra. Jednak nie. Tak nie i... nie wiem, czy to tak powinno być, czy to jest jakiś mój problem graficzny. Ale tak, strasznie dziwnie to miejsce wygląda. Miejmy nadzieję, że to nie jest problem z jakąś moją kartą graficzną, tylko to jest normalne tutaj, bo jeśli jest inaczej, to niestety się trochę załamię. No ale mniejsza. Ten, który oczekuje. Podejdź bliżej. Nie obawiaj się. Jednak, aha, nie obawiaj się, gdyż jesteś już... dobra, inaczej. Nie obawiaj się. Mimo tego, że jesteś już martwy, nadal cię potrzebuję. Ci głupi biskupi myślą, że mogą... że mogli... zatrzymać cię z dala ode mnie w śmierci. Jednak zamiast tego przyprowadzili cię prosto do mnie. Dam ci ponowne życie, ale za pewną cenę. Wszystko, o co proszę, to byś stworzył kult w moim imieniu. Czy mamy umowę? Mamy opcję. Oczywiście mamy piękne opcje, tak? Albo absolutnie. Absolutnie. I oto w ten sposób zaczyna się nasza wspaniała przygoda jako proroka nowej wiary. Jagnie, które miało paść martwe, powstaje w kulcie jagnięcia. No. I mam piękny mieczyk. I oto czym jest ta gra? B to rolka, X to atakowanie. I mamy naszego wspaniałego roguelite'a. Czemu roguelike'a? Jak zwał, tak zwał. Więc tak, wspaniały schemat znany z wielu różnych gier. Czy to z Isaaców, czy to z Enter the Gungeon, czy czegokolwiek innego. Okazany w sposób trochę inny. Walczymy tutaj wręcz, co nie jest aż takie super częste. Pierwsza rzecz, a druga. Dosyć taki... no byłby rzecz z bajkowej oprawie. Ale no, za nie będę tu więcej o tym gadał.
Oto nasz pierwszy towarzysz. Ratau. Nie obawiaj się, jestem Ratau. Też byłem kiedyś wybranym naczyniem, tak samo jak ty. Ale te dni są dawno utracone dla wiatrów. Stałem tu wysłany jako twój przewodnik. Czemu by cię przewodzić? Jesteśmy w głąb ziemi starej wiary i w wielkim niebezpieczeństwu. Moje rozkazy są proste. Mam cię zaprowadzić do bezpieczeństwa. Kontynuuj przez te lasy, drzewa. Ucieczka jest przed nami. Będę w pobliżu. No, enigmatyczna historia. Enigmatyczne sytuacje. I no, totalna rozwałka. Do tego będę musiał zmniejszyć trochę wibracje, bo nie będę ukrywał, trochę mi przeszkadzają. Znaczy, lubię fajne wibracje na padzie, tym podobne, ale nie aż takie mocne. A i przy okazji jesteśmy. Nie ten przycisk. Wspaniałą nagrodą, jaką jest monetka. Więc tak, jest tutaj gromadzenie materiałów i surowców i parę innych rzeczy. No. Co ja tu będę wszystko gadał? Może w game tu będzie? Vibration. Okej. Nie, przesadziłem. Okej, 50%. Chcę odczuwać te wibracje, ale nie chcę wiedzieć takich wielkich, mocnych. Ale mniejsza z tym. Jesteśmy, walczymy. I zobaczymy, jak sobie poradzimy w tym wszystkim. Gdyż nie będę ukrywał, grę znam już od jakiegoś czasu. Miałem okazję zobaczyć demko. I potem też usłyszeć parę opinii od osób, które miały dostęp wcześniejszy ode mnie do tego wszystkiego. I mogę wam powiedzieć jedną rzecz. To by mówić, nie mówić, słyszałem pełno dobrego o tym. A sam jak miałem okazję też zagrać w demko, to oj, było piękne, było super. Dlatego też no, grę zakupiłem w przedsprzedaży. Co prawda nie w wersji najlepszej, największej, najbardziej ultra super, jaka istnieje, bo nie będę was okłamywał po prostu. No to nie taka wersja. Stwierdziłem, że jeśli mi się naprawdę będzie dobrze grało tak samo jak w demku, albo nawet jeszcze lepiej, to wtedy może, podkreślam, może. Ja po prostu wesprę twórców jeszcze tymi dodatkowymi 20 złociszami za kilka dodatkowych ozdób. A póki co sam zakup gry w przedsprzedaży bez żadnych zniżek i tak dalej moim zdaniem był wystarczającym oddaniem. No ale mniejsza. Mam kolejne monetki, biegniemy przed siebie. I tak. Po prostu idziemy. I dobra, zaczyna się chyba kolejna rzecz. Kolejna mechanika. Jesteśmy już bardzo blisko bezpiecznych miejsc. Ale spójrz. Przed nami kolejna biedna dusza. Zaraz będzie poświęcona. Uratuj ich, a nie będą mieć innej opcji jak dołączyć do twojego nowego kultu. O, potężni biskupi starej wiary. Prosimy, byście zaakceptowali w ofierze tą nędzną duszę. Ej, kto zakłóca nasz rytuał? Jest intruzem na tych świętych ziemiach. Jak tak to, no? Jak nie? Ej, w ogóle ciekawa sprawa. Co teraz zobaczyłem? Jesteśmy nieśmiertelni podczas tego, tutaj, tej sekwencji. No i nie dziwię się, że to w sumie tak jest, skoro dla ciągłości narracyjnej jest to potrzebne. Nie wiem jak być dalej, no ale mniejsza. Uratowaliśmy jakiegoś takiego jeżyka tutaj i uratowaliśmy go i nagle takie przerażony wpada w jakiś portal. To, jak to się nazywa? Follower to jest podążacz, stronnik, towarzysz, oczekuje indoktrynacji. No ale mniejsza. Zaraz zobaczycie, o co w tym wszystkim chodzi. Dotarliśmy do bezpiecznego miejsca. Świetnie sobie poradziłeś. Czerwona korona pozwoli ci użyć tych znaków na ziemi, by transportować się przez wielkie dystanse. Zabierze cię do świątyni, która popadła w ruinę. Tam będziesz mógł rozpocząć swój nowy kult. Spotkam się z tobą w tamtym miejscu. No, i co jeszcze mogę powiedzieć? Poza tym, że na początku trochę nie nadążyłem. Jak widzicie, język jest dosyć prosty. Tak, heretycy pokonani. Okej. A grafika? Powiem szczerze, taka specyficznie urocza, pomimo tych takich mrocznych odcieni momentami, że tak. Bardzo mi się podoba. I teraz tak.
Proszę wybierz swój poziom trudności. Nie martw się, zawsze możesz to zmienić. I to jest tak, medium. To jest zalecane i to jest po prostu dla tych, którzy chcą wyrównanego doświadczenia, easy. Dla doświadczonych, którzy chcą wyzwania. Dla tych, którzy chcą śmierci, a powiem szczerze, na dzień dobry pójdziemy na hardzie. Nie chcę po prostu mieć zbyt łatwo, a też na very hard też nie chcę. Może potem zmienienie ułatwię, ale póki co tak hard. I przy okazji widzieliście, że tam Cthulhu Pack Activated, bo mam właśnie paczkę przedsprzedażową, czyli Cthulhu. Ale póki co tak, te uświęcone ziemie kiedyś należały do mnie, teraz są twoje. Te rozpadające się ruiny będą świętym miejscem twojego nowego kultu. Musimy wiele dokonać. A zaczniemy od indoktrynacji tych biednych dusz w ciepłe objęcie naszego kultu. Towarzysze, czy tam wierni zbierają materiały dla ciebie. Poproś go, by zbierał drewno lub kamień. I panikuję. I dobra. Z góry powiem jedną rzecz. Będzie tutaj możliwość zmiany oraz nazywania po swojemu. Na razie nie będę zmieniał. Później może nazwiemy. Ale póki co, tak. Nawróć mi na swą wiarę. Będę podążał za twoimi nauczeniami oddanie, coś tego typu. I teraz, jakie ma cechy? Bo tu są tego mamy cechy. Niestety ma same negatywne. Lenistwo. Będzie wolniej pracował i ogólnie tak dalej. I jeszcze od razu zaci trochę wiary w nas. Przy okazji tu mamy jeszcze wybór form. Tu jest jakieś z Darkwooda. Czym jest Darkwood? Jeszcze nie do końca wiem. Ale tak, tu mamy DLC, czyli Cthulhu. I tu są jakieś zwykłe, których jeszcze nie mamy. Żeby nie było, nie będę zmieniał formy. Kolorki może potem będziemy zmieniać. Nie wiem, czy będzie można było go jeszcze zmienić, czy nie. Warianty nie będę zmieniał, na razie go po prostu zaakceptuję jak jest. Jeśli będzie dało się go potem zmienić, to super, jeśli nie, to niestety straciliśmy jednego. Ale tak, przyszłych postaram się już nazywać po swojemu i no tak dalej, ale póki co ululu po prostu idąc klasykiem i mamy takiego towarzysza, którego poproszę o drewno czy o kamień. Bądź górnikiem. Z twoich dłoni nasz kult urośnie potężny, ale twoi wierni nie mogą użyć samych modlitw, muszą jeść. Zabierz odpowiednie materiały i zbuduj ognisko do gotowania, sam ogień gotujący. Pozwoli ci przygotowywać posiłki dla twoich wiernych. Dobra. No i widzieliście pierwszy segment, to teraz zapraszam na drugi, w którym to będziemy łazić tutaj i ścinać drzewa naszą świętą koroną, którą mamy na głowie, mynącą się w dowolną siekierę czy jakiekolwiek inne rzeczy, właśnie po to, by być gotowym później na budowę i inne takie rzeczy. Przy okazji od razu zbiorę trochę jagódek, wyprzedzając delikatnie narrację. No tak, jak już mogę to zrobić, to czemu nie? Jeśli chodzi o sam kamień, to mógłbym niby go zbierać, ale no. Chciałbym po prostu pokazać, że nasi towarzysze też potrafią, jak widzicie, jednego zebrał. Takiego sobie spokojnie zbiera. I idzie mu to w miarę dobrze, ale jako że ja tu jestem też, to mogę tego jednego usunąć. Tutaj zebrać jagódki kolejne. I tak, weźmiemy i zbudujemy już, co trzeba. Czyli póki co tylko to. Będę tylko raz to zbudować i powiem szczerze, że postawiłbym to tutaj. Nie. 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 Daj się jeszcze chwilę, bo tymi kamyczek blokuje wszystko. A wydaje mi się, że to takie dobre miejsce. I to ogólnie mi pasuje po prostu. Jednocześnie wydaje mi się to takie stosowne, że jeśli już tu porywamy kogoś, tak w cudzysłowie, to najpierw, żeby pierwszy co widział, to jakieś takie przyjemne rzeczy, typu właśnie jakieś takie kuchnie, czy inny przykład, to w sumie, jak tak myślę, nie wiem, jakieś sypialnie, place, rozrywki, jeśli tu są takie rzeczy. Żeby nie było, do końca nie znam tego wszystkiego i nie wiem, czego się spodziewać, ale no, z czasem może się dowiemy. A póki co, jedzenie.
Oj, będziemy ich nazywać towarzyszami póki co. Towarzysze potrzebują jedzenia, a ty musisz zająć się posiłkami. Okej, głód twojego kultu będzie widoczny tam. Może nazwać więcej jedzenia podczas krucjat. Tam był znaczek. I jak będzie ich za mało, to będą głodować. Okej. Będziemy potem mogli jeszcze farmować, ale no, na razie nie możemy farmować. Tak, mamy głód. Mamy nasycenie. Na razie nie ma z tym problemów, ale i tak to zrobimy. I dobra. Przygotujemy dwa posiłki, bo czemu by nie? A, okej. I tak to wygląda, minigierka w klikanie po prostu. Nic wielkiego, ale udało się. Teraz musimy zbudować kaplicę. Ale najpierw potrzebujemy więcej towarzyszy i więcej pieniędzy. Obie z tych kwestii można łatwo rozwiązać, udając się na krucjatę do starej wiary. Nasz wspólny benefaktor, nie jestem pewien jak to się nazywa, ale powiedzmy benefaktor po prostu, bo nie chce mi się teraz tłumaczyć. Ten, który czeka, został uwięziony przez czterech biskupów starej wiary. Każdy z nich strzeże łańcucha, który go przywiązuje do wymiaru poniżej. Stworzyliśmy otwarcie do ich wymiarów. To twoim celem będzie odnaleźć ich i pokonać, by on mógł być wyzwolony. A teraz idź. Znajdziesz tam złoto i rekrutów. A tych, którzy nie są chętni, przekonwertuj siłą, mocą. Jak to tak zwał? Więc tak to mniej więcej się prezentuje wszystko. I powiedzmy, że czemu by nie, pójdziemy jeszcze na jedną wyprawę. O czym zakończymy może epizoda. I póki co jesteśmy tutaj. Zielona brama. I inne bramy też, czerwoną, fioletową i niebieską. I wymaga jednego, żeby to otworzyć i pójść. Tutaj potrzebujemy aż 9. I przykład chwila. A tu jest Anchor Deep. Okej. A tutaj Darkwood. A, okej, czyli te wyglądy, nazwy i tak dalej, to są po prostu nazwy krain. Dobra, nie będę w takim razie sprawdzał wszystkiego, bo jak widać jest oczywiste i póki co znowu jakieś modlitwy, ululu czy coś. Otwieramy przejście. Tak, od razu mówię, wiem, że tutaj jest dużo takich symboli niepokojących dla niektórych czy coś i z góry przepraszam tych ludzi, którzy są aż tak wyczuleni. Jednak ci powiem szczerze, że dla mnie też nie jest to najbardziej komfortowe, ale nauczyłem się po prostu z tym jakoś żyć. No i tak, mamy dwa serduszka. I teraz najważniejsza kwestia. Można tu czytać. Chodzić na tereny biskupa Leszego. O, Leszy, znowu. Ci, którzy nie podążają drogami starej wiary, zostaną zniszczeni. I najważniejsza rzecz właśnie podczas rozgrywki. Będziemy znajdować różne bronie na różnych poziomach. Z różnymi movesetami i tak dalej. Ale póki co mamy po prostu nasze typowe dziabadło. I teraz ważna rzecz. Jak wcześniej nie rozwalałem wszystkiego totalnie, bo nie było takiej potrzeby, tak teraz, jak widzicie, za ścinanie trawy dostajemy trawę. A za inne rzeczy możemy dostawać coś innego, więc tak, warto psuć. I co tu mamy? A, okej, mamy wrogów. Musimy być ostrożni, rzecz jasna, bo no, teraz mamy tylko dwa serduszka. Nie wiem, ile będziemy tracić na zostanie trafionym. Okej, pół serduszka. Bo musiałem oczywiście zlamić, jakby inaczej. Nie zmienia faktu, że i tak będę tutaj chodził i rozwalał wszystko, bo tak. No i cóż, mam nadzieję, że mi refleks się poprawi, bo jeśli nie, to będzie kiepsko. No. I ogólnie teraz macie kolejny raz, można powiedzieć, po części potwierdzenie, dlaczego można to łatwo przyrównać do Isaaca i tym podobnych gierek. Wiecie, pokojowość, w sensie, że schemat pokoi, nagrody za przejście. I ogólnie to, że to jest bardzo podobny tytuł, chociaż w sumie podobny gatunek bardziej niż tytuł. Ale tak, nie będę tu może dużo gadał, bo jestem już poraniony, zlamiony i w ogóle. Co? O, tak. Jest tu jakieś dziwne coś. Czym zaraz postaram się pogadać, tylko najpierw trawka. Launek. Pochwalone będzie jagnię, przewodnik wielkiej mocy.
obiecany wyzwoliciel tego, który czeka poniżej. Tak, pokazały mi karty. Raz. Wiele okresów życiowych temu. A może to dopiero będzie? Zawsze ciągłem, czy ciągłam twoje karty, Jagnie. A jednak ta jest pierwsza. Weź te karty. A ja będę ciągnąć kolejną za każdym razem, gdy się spotkamy. Kiedy zostaną dobrane przeze mnie, dadzą ci moc. Jaką moc? Cóż, to jest jednocześnie znane i nieprzewidziane. Te karty zadecydują. I tak, teraz wybieramy kartę. Albo kochankowie 1, co daje niebieskie serduszko. Nie wiem, jak one działają, ale podejrzewam, że tak jak w Isaacu, albo jest chore serce. Schorowane bardziej. Rani wszystko, co jest na ekranie, kiedy dostajemy obrażenia. Ja jednak wezmę kochanków 1. Wolę mieć dodatkowe życie. Nie możesz kłócić się z doborem. Można tak samo... Inaczej, nie można kłócić się z doborem tak samo, jak nie można z oceanem. Tak najlepiej to przetłumaczyć. A, coś jeszcze tam mówił, ale niestety mi to przypominało. I jeszcze ważna sprawa, tutaj można zobaczyć karty, które są... Nie wiem, czy odkryte, czy dostępne, czy coś. Ale tak. Serca 1, pół serduszka dostajemy. Potem mamy tu jeszcze z takich innych kart kochankowie 1, to już było. Prawdziwy... widok, 10% szans na krytyka. Teleskop, który odkrywa mapę. To już było. Pajęczek, coś takiego. Co daje nam zatruwające obrażenia. Boska siła, większe obrażenia po prostu. Mistrz sztuki. Okej, to też po prostu zwiększa obrażenia broni w sumie. A wrogowie będą wyrzucać dwa razy więcej ferworu, którym nie wiem czym jest. 10% szanse na zdegowanie obrażeń, potężne. Klątwy zużywałem mniej ferworu. I tutaj będą tak... Inne różne zdolności, ale... Może już nie czytajmy tego wszystkiego. Wszystko jest tak, jak powinno być, jak zawsze było, jak zawsze będzie. Ciekawa postać. A teraz, no, idźmy dalej. Może skupmy się na tym, żeby nie zginąć. Trzeba być bardzo ostrożnym, żeby tutaj nie padać. A jak wiadomo, ze mną ostrożność nie idzie w parze. I coś się dzieje. Nie podoba mi się to. Nawet bardzo. O cholera. Jak to możliwe? Zostałeś doprowadzony do ostrza, Jagnie. Tak jak wszyscy z twojego gatunku byli. A jednak tu stoisz przede mną. Nieodkupiony. Korona i jego moc. Czy to możliwe? A nadal jestem silniejszy. Zawróć i uciekaj, małe Jagnie. Okej, rozumiem. U, jakieś pułapki. Niestety dostałem obrażenia teraz. Okej, chyba taktyka uderz i unikaj będzie lepsza niż takie po prostu bezpośrednie ciągłe walczenie. Dobra, skrzynka, w której mamy pieniądze. I tyle. Czyli na pewno jakieś żyćko czy coś, chociaż dobra, może żyćka nie możemy odzyskiwać tutaj. Może to jest też tak właśnie zrobione, że tutaj mamy po prostu przegrać i dlatego żyćka nie dostaniemy. Nie wiem. Wszystko ma teoria. Coś tutaj podostawaliśmy oraz... kartę? Tak, jest to... boska siła. A, nie, boska siła to jest przyspieszenie ataku. Okej, dobra, szybciej machamy o 25%. Podoba mi się, podoba mi się. I dobra, możemy iść i wybrać kamień albo... jagódki. Kamień albo jagódki, kamień albo jagódki. A wiecie co, pójdziemy po jagódki. Nawet jeśli kamień będzie bardziej potrzebny, ja wolę jagódki. Bo to jagódki. Właśnie, czy się jeśli rozwalę? A, to tak jakbym zebrał, okej. Woli tak normalnie zbierać na wszelki wielki, żeby potem się nie okazało, że jak rozwalam tutaj na to dostaję mniej. Ale co tak, siek, pięknie. I no. Ciekawe mnie, jakie jeszcze tu inne rzeczy będą pokazane później, jeśli chodzi o bronię i nie tylko. Jak na razie to... ciężko powiedzieć, co będzie. Ja też aż tak dobrze tego wszystkiego nie znam. A jako, że nie jestem najlepszy w takich grach, to... no wiadomo.
Ale no, nie przejmujmy się tym, idźmy po prostu dalej. Kolejna jakaś okazja do ćwiczeń z mieczykiem. Okej. No i możemy iść. O nie, o nie, zostałem trafiony znowu. To z moją głupotę z tym, że macham tym mieczem zamiast robić części uniki. Chociaż dobra, muszę przyznać jedną rzecz. Bardzo płynnie tutaj czyta to ruchy. Nie ma dużego opóźnienia na impucie. Dużo łatwiej jest też wyczytać wszystkie ruchy niż to jest w Eldenie, dajmy na to takim. Jedne z czym mam delikatny problem, mogę szczerze powiedzieć, to jeszcze z wyczuciem zasięgu broni i... Okej, potwierdziło się jedna rzecz. Da się tutaj leczyć. Jakkolwiek to leczenie by miało wyglądać. Okej, znowu wrogowie. Dobra. Raz, unik, raz, dwa, trzy. Nie, raz, dwa, unik, to jest chyba najbezpieczniejszy sposób. Okej, dziab i... Ostrze krzyżowca 2. Mocniejsze, to było 1, 2, to było 1, 3. Okej. Nie wiem jak wielka to jest różnica, ale miło i tak. Więc no. A pozwólcie, że jeszcze tylko szybko jedną rzecz zrobię. Tutaj, tutaj, dobra. Zmniejszę trochę screen shake'i. Wolę mieć po prostu stabilniejszy widok. I było tam przejście jakieś dalej, ale zanim pójdziemy dalej, to oczywiście muszę zobaczyć wszystkie. O! Czuję rękę losu na kartach tej nocy. Dobra, i co my tu mamy? O! Zwiększamy obrażenia, czy szanse na przeskrzynię? Dawaj obrażenia. O 20%. Co oznacza, że z 1,3 będzie teraz, nie wiem ile, bo nie umiem w procenty, dobrze? Okej, tu było 1,4 teraz na jedynce. Zamiast 1,2 tutaj mamy 1,5. Dużej różnicy to nie robi, ale nadal fajnie, że to mamy. I... Tu jest jakiś niepokojący znak, więc... Dobra, mamy wszystko chyba. Nie, nie, chwila, tu jest jeszcze jakaś trawka, która nie jest ścięta. Więc idziemy i zobaczmy, dokąd mnie to doprowadzi. Zobaczmy, że dalej nie mogę iść i... Coś. Tak, coś tu się dzieje. Znowu on. Wystarczająco daleko zaszyfłeś, małe jagnie. Moi... wierni zrobią wszystko dla mnie. Czy możesz to samo powiedzieć o swoich? Oddam się sprawie, o potężny liderze. Na krew wielkich. Zniszcz czerwoną koronę. Okej, i co? O cholera, czemu się stał? Amdusias. Okej, bądź ostrożny. Gwiezdny kluczu. Bądź ostrożny, gwiezdny kluczu. Może go pokonamy. Może go pokonamy. Tylko musisz być ostrożny, gwiezdny kluczu. Nie dać się chwycić. Okej, taka taktyka... To tyle? To... Halo, to... To tyle? Jakiś taki nagle... Zielony leśny stworek z takimi... Ha, to może to jest jego naturalna forma. Proszę, oszczędź mnie. Przekonaj mnie do... Przekonwertuj mnie na swoją wiarę. Będę... Oddanie słuchał twoich nauk. Okej, wow. Okej, i 6 kamienia. Schemat albo drewna. Nie wiem, co to schemat, ale okej. Snopek siana. Darkwood. Jest to. To jest Darkwooda, po prostu. Maga. Świetnie. Okej. Fajne, nie wiem. Te animacje są takie piękne, takie urocze, takie fajne. Ile pieniądza. Ile pieniądza, jesteśmy bogaci. Dobra, no to idźmy dalej zobaczyć, co tam będzie i... jakieś drzwi, które zaświeciły się częściowo. I czy mogę iść tam? Coś? Zamknięte. Nie mogę ich rozwalić. No cóż, a więc powracamy. Z wielkim sukcesem.
Eretycy pokonani. E? Plus 9, plus 4, plus 2, plus 9, co? Plus 20% bonusów za to, że nie zostałem obrażony na bosie. Miło, miło. Dobra, to kontynuujmy. Jak mówiłem. Kontynuujmy. Ta gierka jest taka przyjemna. Już stwierdziłem to za czasów dema, a teraz tylko to się potwierdza. Czuwam ulgę, że powróciłeś tu bezpiecznie. A nie powróciłeś też samemu. Dokonałeś kolejnych, by dołączyli do naszego wiernego statka. Indoktrynujmy nowego. Tak byśmy mogli kontynuować. Okej, czy musimy indoktrynacji dokonać. Proszę, oszczędź mnie. Tak, to już było. Nie będę tu dalej nic zmieniał, chociaż mogę nie być choose form, bo jest nowa. Ale nie będę zmieniał, mówię, biorę wszystko na razie oryginalnie. Sikli. Rzadziej będzie się... Tu nie będzie go leczyć. I Zilus. Jest oddany. Fanatyczny. Dobra. Witamy. Jak mówię, na razie nikogo nie zmieniam. Jeśli później będzie można, to super. Jeśli nie, to już trudno. Tamten zbierał kamień, to ty idź do drewna. Wierni będą albo pracować, albo wyznawać. Wyznający, wierni dają ci oddanie. Ale by móc zbierać oddanie, potrzebujemy kaplicy. Okej, czyli najpierw jest kaplica, a potem wydaje mi się, że będzie świątynia. A przy okazji jeszcze tu jest taka ładna skrzynka, która będzie przechowywać surowce w momencie, kiedy nas nie ma, a oni coś zebrali. Ale mniejsza, póki co budujemy. Patrzymy tu opcje dla follower, faith i decoration. I pewnie to jest decoration, tak. Ale póki co, można wybudować tylko raz, no i shrine. I co ciekawe, musi być tutaj. Nie można tego po prostu przestawić gdzie indziej. Co ciekawe, wszyscy się tutaj zbierają, żeby to szybko budować. Ja też pomogę im budować. Niech się cieszą z tego i mamy. Brzydkie, ale niech będzie. Chwała niech będzie. Wierni mogą teraz cię wyznawać. Masz tu jeszcze nowego wiernego. Poprosi go, żeby oddał cię w kapliczce, znaczy czcił cię. Zbierz potem oddanie i tak dalej, by odkryć nową boską inspirację. Czymkolwiek jest to coś. Ale przy okazji, zanim to jeszcze nie mogę gotować. My, chciałem tu fajne jedzonko zrobić. Dobra, przekonaj mnie do swojego kultu. Będę podążał ze swoimi naukami i... Czy to jest ten sam jeszcze co ostatnio? Tak, niestety ten sam. To temu damy taki znaczek. Głównie dlatego, żeby po prostu... No, trochę się odróżniał. I co tu ma? Chorowicy i naturalnie posłuszny. To było od razu 10 wiary. Okej. Okej. Jak się cieszę. No i idź czcić mnie przy kaplicy. Dobra. I tak, oddanie jest potrzebne do boskiej inspiracji. I okej, im więcej będzie mi tam wyznawać, tym szybciej to się będzie robiło. I jest to potrzebne, by odblokować nowe budynki, co ciekawe. Dobra. Czy mogę teraz ugotować? Mogę, dobra, mogę gotować. Niech mają trochę jedzenia w zapasie. Więc no, nagotujemy przy okazji i... O, mogę jeszcze dobrać sobie jedno. Co daje mi boską inspirację. I co teraz z nią? A, muszę po prostu świątynię wziąć. Tam można odbywać rytuały i wygłaszać msze, przykazania. Zupełnie jak w Graveyard Keeperze. Okej. Znam tego też tego dużo więcej, ale powiedzmy, że na razie to nie jest aż takie istotne, bo... Jak to się nazywa, i tak nie mam inspiracji na to wszystko, więc tak. I teraz dobra, jeszcze na szybko tylko oczyścimy trochę terenu, bo jest kolejne zalecenie, czyli budowa świątyni. No podejrzewam, że no, świątynia raczej do małych nie będzie należeć. 5 kamienia. Okej, dziękuję. Dziękuję. Mamy i no, do małych nie należy. Ale tak, postawimy ją tutaj na razie. Oczywiście zbudujemy ją samemu. Niech się cieszą, że ich wielki prorok współpracuję z nimi w takich prostych i codziennych zadaniach. Jak to?
I co teraz? Świątynia to centrum twojego kultu. Z tego miejsca będziesz wygłaszać ci mszę, czy tam ceremonie, kazania, by rosnąć w siłę. I odprawiać rytuały, by Maulet, nie jestem pewny, ale to nie wiem, czy to jest zakrzywiać, zmieniać delikatny umysł, albo może chronić, nie jestem pewien, naprawdę nie pamiętam teraz tego słowa. Właśnie delikatne umysły twoich wiernych, oddanych, jakkolwiek. Jesteś odpowiedzialny za utrzymywanie wiary twojego kultu. A jeśli będzie zbyt niska, będą oni dissent against you. Czyli nie wiem, czy będą się wypierać, czy powątpiewać, nie wiem. Ale aż ostatecznie odejdą. Oj, oddani są gotowi na usłyszenie twoich słów. Pokaż im, że jesteś ich wspaniałym liderem. Odpraw mszę w swojej świątyni. A przy okazji jeszcze tu mamy piątkę, to od razu to odbiorę, bo czemu nie. No proszę, tylko 13 potrzeba, żeby zrobić następne, czyli ulepszenia. Co jest następne? Swoją drogą, czy tu można? Sleeping bags, okej, okay, czyli śpiwory, potem... Dziura na ciała. Oj, ja nie chciałbym, żeby to było konieczne, no ale cóż. Potem tu jest farm plot, czyli po prostu farma. Potem pakiet farmerski. Okej. Okay. Ej, fajne, fajne. Dobra. Ale póki co idziemy tutaj. Dosyć tu mrocznie i pusto. I tak... Ołtarz świątyni. Okej. Okay. Msza, czy tam... Kazanie, jak zwał, tak zwał. By zbierać energię z twoich oddanych, podążających, towarzyszy. I wzmocnić potęgę czerwonej korony. Mhm. Przyszli tu i nagle coś takiego i jakieś ululu, coś tam i dostajemy wiarę. Mhm. Okej. Okay. No więc rośnie wiara, da to i ogólnie przeprowadzenie mszy daje, zbiera moc z nich i pozwala odblokować nowe umiejętności, bronie i klątwy. Okej. Okay. Ci, którzy są bardziej oddani, będą zbierać więcej... są bardziej lojalni, będą zbierać więcej oddania. Okej, okay. A im więcej mam towarzyszy... Im więcej mam ich lojalnych, tym szybciej będę zdobywał nowe umiejętności. Okej, okay. Póki co... Bane Weapons, co to jest? Okej, okay. To są jakieś broni, które mają szansę zatruwać. Tutaj są... Klątwa Hordy. Jakieś trzy nowe klątwy będą pojawiać się na moich... krucjatach, a tutaj serca oddanych. Pewnie dostanę pół serduszka. Tylko to mogę wziąć. Zawsze coś. Rzadziej będę ginął. Jej, mamy to. Serduszka i więcej kazań. Wszyscy się cieszą. Jej. To było wspaniałe. Jesteś naturalnym liderem. Wiem, czemu zostałeś wybrany. Teraz rozumiem, czym jesteś wybrany. Jeśli chcesz prowadzić swój kult, będziesz musiał zdeklarować doktryny, by mogli ich przestrzegać. Wróć na tereny Starej Wiary i szukaj fragmentów kamiennych. Nimi będziesz mógł łatwo wprowadzić nowe doktryny. Chyba to było jakieś takie przywódcze, czy tam... Nakazowe, nakazowe. Ciężko mi powiedzieć, ale dobra. Nie, nie właśnie tutaj. Dobra. Dobra. Czy jest coś jeszcze tutaj do zrobienia w sumie tak na szybko? Chyba nie, więc... O ile tutaj nagle czegoś nie mam nowego do zbudowania fajnego, to... Chyba na tym możemy zakończyć odcinka. Czemu nie? I tak dużo wam pokazałem, dużo się stało. Jedno co to mógł niby poczekać, by tutaj jeszcze zebrać ewentualnie ten... Tutaj jak to się nazywa. Więcej wiary na Cesienę. Powiedzmy, że na razie sobie to oszczędzę. I cóż, na tym póki zakończymy dzisiejsze spotkanie z tą jakże uroczą, piękną, przyjemną gierką o złowieszczym jagnięciu, który prowadzi kult. I cóż, odcinek prawdopodobnie wrzucę nie od razu tego samego dnia, co raczej następnego, bo w ten dzień, w który wchodzi premiera, to już powiem szczerze,
okazało się, że 3 odcinki mi wleciały na kanał. Przy czym miały być... Miał być jeden w sumie. Ale tak, jeden stwierdziłem, że od razu wyrzucę, bo... A, jak to się nazywa? Po prostu... Chcę pokazać to, co nowego zaszło w jednej grze. A drugi źle ustawiłem datę premiery i przez to, no, miał być jutro. Przed dzisiaj. Więc tak, jak widzicie, co pewnie wrzucę na jakąś wczesną, poranną godzinę, może, nie wiem, 10, 12 jakoś. To tak, wiecie, że nagrałem to już od razu w chwili premiery, dosłownie 5 minut może mi zajęło, żeby się gra zainstalowała, bo jakoś wyjątkowo dobry miałem z internetem. Po czym, no, zacząłem już to grać. Ale tak, co to więcej gadam, po prostu dziękuję wam, mam nadzieję, że wam się podobało, no i do zobaczenia już niebawem, więc trzymajcie się, hej hej!